wśród absolwentów gimnazjalnych nie podjęło nauki w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, czyli wypłynęło na zewnątrz. Ilu byśmy pozyskali z zewnątrz powiatu? No, w porównaniu oczywiście do ubiegły rok, czy tu jest jakaś zmiana, czy to jest po prostu naturalny teren, że co roku tyle po prostu, jak wiemy, z Wińska do Lubienia, tam tradycyjnie po prostu pewna grupa się podejmuje tam z przyczyn, powiedzmy, geograficznych. I jakie działania będą podejmowane przez zarząd w kwestii tego budynku, to znaczy, czy jakaś inna działalność